A little different. Dzisiaj rano chciałbym nauczać na trochę inny temat. Let's turn to Mark chapter 11. Otwórzmy Ewangelię Marka, rozdział 11. And there's a story here about Jesus. Jest tam historia o Jezusie. And this is towards the very end of his ministry. To się dzieje już przy końcu jego służby, służby Jezusa. And as he and his disciples were walking to the city of Jerusalem, i widzimy, że Jezus i jego uczniowie zmierzają do Jerozolimy. Jesus saw this fig tree. Jezus zobaczył to drzewo figowe. And he was hungry, so he went up to it to get some fruit. Chciał jeść, podszedł więc do tego drzewa, żeby wziąć, skorzystać z jego owocu. But it wasn't time for figs yet. Ale to nie był czas na figi. And so Jesus cursed this fig tree. I wtedy Jezus przeklął to drzewo figowe. He spoke to this tree and said, przemówił do tego drzewa i powiedział, no one will ever eat fruit of you hereafter forever. Niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. And in the morning when they came back that same way, i o poranku następnego poranka, kiedy wracali tą samą drogą, the disciples saw the fig tree dead. Uczniowie zobaczyli, że drzewo figowe uschło. It had dried up from the roots. Uschło od samych korzeni. And the disciples were amazed. I uczniowie byli zadziwieni. Jesus had just spoken to this tree. Jezus właśnie przemówił do tego drzewa. He never touched it. Nigdy nie dotknął tego drzewa. And yet the tree died. A drzewo uschło, zmarło. And the disciples were amazed when they saw this. Kiedy uczniowie to wszystko zobaczyli, byli zadziwieni. And so they pointed the tree out to Jesus. Pokazali więc to drzewo Jezusowi. And they said, "Master, that tree you spoke to is dead." I powiedzieli, mistrzu, to drzewo, do którego przemówiłeś, obumarło. And Jesus used this opportunity to teach his disciples. I Jezus wykorzystał tę możliwość, żeby nauczyć czegoś swoich uczniów. And he began to teach them about how faith works. Zaczął ich nauczać na temat działania wiary. And there's some tremendous lessons that we can learn from this. I są w tym wszystkim pewne niesamowite lekcje, które powinniśmy przyjąć. So let's look at some of the points Jesus made to his disciples. Popatrzmy więc na pewne rzeczy, które Jezus powiedział do uczniów. Let's read Mark chapter 11 verses 22 and 23. Ewangelia Marka 11 rozdział 22 i 23 wiersz. A Jezus, odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. So Jesus was teaching his disciples how faith works. Jezus nauczał swoich uczniów, jak działa wiara. And the very first thing to notice is this. Pierwsza rzecz, którą zauważamy, jest następująca. Three times in verse 23. Trzy razy w wierszu 23. Jesus talked about words. Jezus mówi o słowach. Faith cannot be released without using words. Wiara nie może być uwolniona bez używania słów. Words are the number one way you release your faith. Słowa to jest pierwszy sposób uwalniania swojej wiary. And many Christians don't realize this. Wielu chrześcijan nie zdaje sobie z tego sprawy. And we say all kinds of things. I my mówimy różnego rodzaju rzeczy. Most people don't realize the power that are in their words. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z mocy, jaka znajduje się w ich słowach. And so we speak lots of things that we really don't want. Mówimy więc mnóstwo rzeczy, których naprawdę nie chcemy. But Jesus is teaching that your words are very important. Jezus naucza tutaj, że twoje słowa są bardzo ważne. This is a principle that's revealed many places in Scripture. To jest zasada objawiona w wielu miejscach Słowa Bożego. Look in Proverbs chapter 18, verse 20 and 21. Popatrzmy na Przypowieści 18 rozdział, wiersz 20 i 21. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. So that scripture is saying that death and life are in the power of your words. Ten fragment Słowa Bożego powiada, że śmierć i życie są w mocy języka. Your words can either release life or death. Twoje słowa mogą uwolnić albo życie, albo śmierć. But notice that it doesn't say that there's any other option.
Ale zauważcie, że nie ma żadnej innej opcji. Every word that you speak, każde słowo, które wypowiadasz, is either releasing life or death. Uwalnia albo śmierć, albo życie. There are no other options. Nie ma żadnej innej opcji, możliwości. And yet most of us act like that's not true. Większość z nas jednak funkcjonuje tak, jakby to nie było prawdą. We say many things that we think the words have no power. My wypowiadamy wiele rzeczy tak, jakbyśmy chcieli pokazać, że nasze słowa nie mają żadnej mocy. For instance, na przykład, if somebody asks you how you are, jeżeli ktoś cię pyta, jak się masz, many of us say things that we don't want. Wielu z nas wypowiada rzeczy, których nie chcemy. We think we're just telling the truth. My myślimy, że wypowiadamy tylko prawdę. But every word you speak is releasing life or death. Ale każde słowo, które wypowiadasz, uwalnia, daje życie albo śmierć. If you talk about how bad your body hurts, jeżeli będziesz mówić ciągle o tym, jak bardzo boli cię twoje ciało, you're speaking death over yourself. Wypowiadasz śmierć nad samym sobą. You could be speaking life over yourself. Ale możesz wypowiadać życie nad sobą. You could be talking about what God says about you. Mógłbyś wypowiadać słowa, które mówią o tym, co Bóg do ciebie wypowiada. Instead, most of us talk about what the doctor says about us. Większość z nas w takiej sytuacji powtarza słowa lekarza. And without realizing it, we're releasing death. I nie zdając sobie nawet z tego sprawy, uwalniamy śmierć. Somebody says, what did the doctor say? Ktoś powiada, ale co lekarze mówią? And you say, oh, the doctor says I'm gonna die. No, lekarz powiedział, że umrę niedługo. And then we wonder why we're dying. I potem zastanawiamy się, dlaczego umieramy. You're speaking death over yourself. Ponieważ wypowiadamy śmierć przeciwko sobie samym. I know many of you don't agree with this. Ja wiem, że być może wielu z was nie zgadza się z tym. I know that because I talk to a lot of people. Wiem o tym, ponieważ rozmawiam z wieloma ludźmi. And many people think I'm just making too big of a deal out of this. I wielu ludzi po prostu uważa, że zbyt wielką sprawę robię z tego wszystkiego. But in Mark chapter 11, w Ewangelii Marka w 11 rozdziale, Jesus was telling his disciples how faith works. Jezus mówił do swoich uczniów, w jaki sposób działa wiara. And he said you have to speak your faith. I powiedział, musicie wypowiadać słowa wiary. He said whoever will say unto this mountain, ktokolwiek powie do tej góry, and doubt not in their heart, i nie będzie wątpił w swoim sercu, but believe what they say comes to pass, ale uwierzy, że to, co wypowiedział, stanie się, you will have whatever you say. To otrzyma to, co powiedział. It says you will have whatever you say. Tam jest powiedziane, cokolwiek wypowiesz do tej góry. Whether it's good or bad. Czy to jest dobre, czy złe. Most people are saying what they have. Większość ludzi mówi to, o co mają. Instead of having what they say. Zamiast mieć to, co mówią. I said that opposite. Ja powiedziałem to w odwrotny sposób. Most people say what they have instead of having what they say. Większość ludzi mówią to, co mają, zamiast mówić... Sorry. Zamiast mieć to, co mówią. We need to learn to speak what you want. Musimy nauczyć się wypowiadać to, czego chcemy. And that's what this verse is saying we can do. I właśnie o tym mówi ten wiersz. If we understood the power of words, jeżeli zrozumiemy moc naszych słów, you could speak to a tree and move it. To możesz przemówić do drzewa i usunąć je. Without ever physically touching that tree. Bez dotykania tego w sposób fizyczny. That's the power that's in our words. To jest moc, która jest w naszych słowach. And yet most people don't understand that. Większość z nas tego nie rozumie. And so we curse ourselves constantly. Nieustannie zaś przeklinamy samych siebie. And we curse our situation with the words we say. Przeklinamy naszą sytuację poprzez słowa, które wypowiadamy. If you're going to start seeing the power of God in your life, jeżeli chcesz zobaczyć Bożą moc w swoim życiu, you've got to start controlling your words. Musisz zacząć kontrolować swoje słowa. That's what Jesus was teaching. O tym właśnie nauczał Jezus. And here is another great truth. A tutaj jest następna wielka prawda. Jesus not only taught about the power of your words. Jezus nie tylko mówił na temat mocy twoich słów,
But it's important where you speak your word. Ale bardzo ważne jest też to, gdzie wypowiadasz swoje słowa. Mark 11:23 says. Marka 11:23 powiada, that we are supposed to speak to the mountain. Że mamy przemówić do tej góry. And tell it what we wanted to do. I powiedzieć tej górze, czego oczekujemy. The mountain in this situation. Ta góra w tej sytuacji. Is symbolic of our problem. To jest symbol naszego problemu. You are supposed to speak to your problems. Powinieneś przemawiać do swojego problemu. That's not what most Christians do. Tego nie czyni większość chrześcijan. Most Christians talk to God about their problems. Większość chrześcijan rozmawia z Bogiem, mówi do Boga na temat tego problemu. But God says we're supposed to talk to our problems about God. Ale Bóg mówi, że powinniśmy przemawiać do problemu na temat Boga. You're supposed to speak to whatever is bothering you. Powinieneś przemawiać do wszystkiego, cokolwiek przeszkadza, dokucza ci. This is implying that we have authority. To oznacza, że my mamy pewien autorytet. This goes along with what I taught yesterday. To się wiąże również z tym, o czym mówiłem wczoraj. That in the spirit realm God has already changed us. Że w duchowej rzeczywistości Bóg już nas zmienił, przemienił. And we have all of his power and authority in us. I mamy całą jego moc i autorytet w nas. The power of God isn't out there somewhere. Boża moc nie jest gdzieś tam. It's already on the inside of us. Ona już znajduje się w naszych wnętrzach. And instead of begging God for help, i zamiast prosić Boga o pomoc, we need to believe that God has already helped us. Musimy wierzyć, że Bóg już nam pomógł. And he gave us power and authority. I że Pan dał nam moc i autorytet. And so instead of asking him for help, zamiast więc prosić go o pomoc, believe he's helped us. Uwierz, że Bóg pomaga. And use that power and authority and speak to the problem. I użyj tej mocy i autorytetu i przemawiaj do tego problemu. And your problem will obey you. A twój problem będzie ci posłuszny. But you have to speak to the problem. Musisz jednak przemawiać do tego problemu. Here's an example. Pozwólcie, że dam wam przykład. I have a video of a woman who was miraculously healed. Mam wideo kobiety, która była w cudowny sposób uzdrowiona. This woman had been flat of her back for years. Ona leżała przez całe lata na plecach. She couldn't lift her hand. Nie mogła podnieść swojej ręki. She couldn't comb her hair. Nie mogła uczesać włosów. She couldn't go to the bathroom by herself. Nie mogła nawet sama pójść do łazienki. Her mother took total care of her. Jej matka troszczyła się o nią we wszystkim. And the doctor said she wouldn't live another week. I lekarze powiedzieli, że ona nie będzie żyła dłużej niż tydzień. She hadn't sat up or walked in years. Nie chodziła ani nie siadała nawet przez całe lata. I went to her home and prayed for her. Poszedłem do jej domu i modliłem się o nią. And immediately she was healed. I natychmiast została uzdrowiona. She threw her arm across my chest. Ona odrzuciła swoje ramię i uderzyła mnie w pierś. And knocked me out of the way. I przewróciła mnie tym uderzeniem. And then she stood up and started walking. I nagle powstała i zaczęła chodzić. And it is just a miraculous testimony. I to jest niesamowite, cudowne świadectwo. And so my television crew made a video of that. A więc moja ekipa telewizyjna zrobiła z tego wideo, program wideo z nią. And it's on our website. I to jest na naszej stronie internetowej. It's a great video to watch. To jest wspaniałe wideo, żeby obejrzeć. And 5 years ago, 5 lat temu, I was staying in the home of some people. Byłem u pewnych ludzi w domu. And the woman watched that video. I ta kobieta widziała to wideo. And she had a friend with the identical sickness. I powiedziała, że ma przyjaciółkę, która ma identyczną chorobę. And so she brought her friend over to the house. I przyprowadziła tę przyjaciółkę do swojego domu. And this woman had had pain for 7 years. I ta kobieta miała w sobie ból przez 7 lat. It was unbearable pain. To był ból nie do zniesienia. And I ministered to her for about 40 minutes. Usługiwałem jej przez około 40 minut. And I commanded all of her pain to leave. I rozkazałem, aby cały ból, który jest w niej, opuścił jej ciało.
And instantly she was pain-free for the first time in 7 years. I natychmiast w jednym momencie została uwolniona z bólu, po raz pierwszy od 7 lat nie czuła bólu. And she began to just praise God. Zaczęła wtedy uwielbiać Pana. But she said, I still have a burning right here on the back. Ale powiedziała, ciągle jeszcze czuję takie pieczenie w dolnej części kręgosłupa. She said, all of the pain is gone, but why do I have this burning? Powiedziała, ten ból odszedł, ale dlaczego czuję to pieczenie? I said, you didn't tell me you had a burning. Ona, ja wtedy do niej mówię, nie powiedziałaś mi, że masz tam pieczenie. You only told me you had pain. Ty powiedziałaś mi tylko, że masz ból. So I spoke to the pain. Ja więc przemówiłem do tego bólu. But I didn't speak to the burning. Ale nie przemawiałem do tego pieczenia. So I said, watch this. A powiedziałem, no to zobacz. So then I spoke to the burning. I przemówiłem wtedy do tego pieczenia. And instantly all of her burning left. I całe to pieczenie natychmiast opuściło jej ciało. So she began to stand up and walk around and praise God. Znowu wstała, chodziła i uwielbiała Pana. And I spent about 20 minutes teaching her this verse. 20 minut nauczałem ją na temat tego wersetu. I told her what to do if she ever had another pain or burning sensation. I powiedziałem jej również, co ma zrobić, jeżeli znowu odczuje ból albo będzie czuła pieczenie. And about the time she was getting ready to leave the house, i mniej więcej w tym czasie, kiedy już miała wyjść z tego domu, she told me the burning is back. Powiedziała, że wróciło pieczenie. And so I told her, I've taught you what to do. Powiedziałem, nauczyłem cię, co masz zrobić w takiej sytuacji. So I said, instead of me praying for you, I will just let you pray. Zamiast ja mam się modlić o ciebie, to chcę, żebyś ty to zrobiła. So I joined hands with this woman and we prayed. Złapaliśmy się za ręce i modliliśmy się razem. And here's the words that this woman said. I to są słowa, które powiedziała ta kobieta. She said, thank you, Jesus, for my healing. Dzięki ci, Jezu, za moje uzdrowienie. I believe that by the stripes of Jesus I was healed. Dzięki ci wierzę, że przez sińce i rany Jezusa jestem uzdrowiona. And I claim my healing in the name of Jesus. I wyznaję moje uzdrowienie w imieniu Jezusa. That good? Dobrze się pomodliła? No, that's not a good prayer. Nie, to nie była dobra modlitwa. Most people think, what's wrong with that? Większość ludzi powie, a co niewłaściwego jest w takiej modlitwie? She was talking to God about her healing. Ona mówiła do Boga o swoim uzdrowieniu. She didn't do what the Bible said to do. Ale nie zrobiła tego, co Biblia nakazywała. She didn't talk to her problem. Ona nie mówiła do swojego problemu. So I asked her, do you still have the burning? I zapytałem ją, czy ciągle jeszcze masz to pieczenie? And she said, yes. Powiedziała, tak. I said, do you know why? Wiesz dlaczego? Zapytałem. And she said, no. Nie wiem. I said, you didn't talk to the burning. Nie przemówiłaś do tego pieczenia. And she said, but I asked God for my healing. Ale prosiłam Boga o moje uzdrowienie. I said, that kind of prayer will not get you healed. Tego rodzaju modlitwa nie uzdrowi cię. God told us how faith works. Bóg pokazał nam, w jaki sposób działa wiara. You have to believe that God has already given you the power. Musisz uwierzyć, że Bóg już dał ci moc. And then you use your words to release that life. A ty będziesz używać twoich słów, żeby uwolnić to. And you speak directly to your problem. I będziesz przemawiać bezpośrednio do swojego problemu. So I told her, you didn't talk to the burning. Powiedziałem, nie przemówiłaś do tego pieczenia. So I joined hands with her again. Znowu złapaliśmy się za ręce. And I said, now you talk to that burning in your body. I powiedziałem, teraz przemów do tego pieczenia. And so this woman said, burning in the name of Jesus. I ta kobieta powiedziała tak, pieczenie w imieniu Jezusa. And that's as far as she got. I tylko tak daleko doszła. And she says, it's completely gone. Mówi, odeszło. And that woman has been pain-free for 5 years. Teraz tak od 5 lat ta kobieta jest pozbawiona bólu. Her life was totally changed because of this truth. Jej życie całkowicie zostało przemienione. And I know that this is why many people don't see the power of God. I wiem, że to jest jeden z powodów, dla którego wielu ludzi nie widzi Bożej mocy działającej w ich życiu. They are always crying out to God to heal them. Ciągle proszą Boga, by ich uzdrowił.
But they don't believe that God has already put that power in them. Ale nie wierzą w to, że Bóg już tę moc złożył w ich wnętrzach. And they don't know how to release that power. I nie wiedzą, w jaki sposób uwolnić tę moc. They keep talking to God. Mówią do Boga ciągle. Instead of talking to your problem. Zamiast mówić do tego problemu. You need to believe that God has already done it. Musisz uwierzyć, że Bóg już to uczynił. The Bible says in 1 Peter 2:24. Biblia powiada w 1 Piotra 2:24, that by the stripes of Jesus we were healed. Że jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. It puts it in the past tense. Tam jest czas przeszły. It's already been done. To już się dokonało. You aren't waiting on God to heal you. Nie oczekujesz teraz na Boga, by cię uzdrowił. God is waiting on you to believe that you've been healed. Czeka na ciebie, byś uwierzył, że zostałeś już uzdrowiony. And then you take your authority. A potem ty bierzesz, przyjmujesz pozycję swojego autorytetu. And you release this power of God. I uwalniasz tę Bożą moc. Through the words that you speak. Poprzez słowa, które wypowiadasz. Directly to your problem. Bezpośrednio do twojego problemu. If you're having financial problems. Jeżeli masz finansowy problem. Talk to your wallet. Przemawiaj do twojego portfela. Some of you think that's weird. Niektórzy pewnie myślą, to dziwactwo. But your wallet will talk to you. Ale twój portfel do ciebie przemawia. Sometimes you look at it and it says you're broke. Czasem patrzysz w swój portfel, portmonetkę i mówią ci one, jesteś bankrutem. Your wallet will tell you the word didn't work. Your wallet will tell you that the word of God didn't work. Twój portfel powie ci, że Boże słowo nie działa. Your wallet will tell you that you're gonna fail. Twój portfel powie ci, że nic się nie uda, zawiedziesz. Anything that talks to you, you talk back to it. Jeżeli cokolwiek do ciebie w jakiś sposób przemawia, to ty przemawiaj z powrotem. If your body tells you that you're sick. Jeżeli ciało mówi ci, że jesteś chory. Well, then you talk back to it. To przemawiaj do tego ciała. You tell it that you are healed by the stripes of the Lord. Powiedz temu ciału, że jesteś uzdrowiony przez sińce i rany Jezusa. You have to speak the pain. Musisz przemawiać do bólu. You have to speak to whatever your problem is. Musisz przemawiać do problemu, jakikolwiek by on nie był. This is a very simple truth. To jest bardzo prosta prawda. But the difference is the difference between defeat or victory. Ale różnica jest różnicą między zwycięstwem a porażką. This is what Jesus did. To właśnie uczynił Jezus. It says that Jesus spoke to the fig tree. Jest tu powiedziane, że Jezus przemówił do drzewa figowego. And it's in verse 14. W wierszu 14 jest powiedziane, that Jesus answered the fig tree and said. A odezwawszy się, rzekł do drzewa. That means that the fig tree had talked to Jesus. To znaczy, że to drzewo figowe w jakiś sposób przemówiło do Jezusa. It had communicated to him. Komunikowało coś Jezusowi. The problem was that this fig tree had leaves. Problem polegał na tym, że to drzewo figowe miało liście. But it didn't have any figs yet. Ale nie miało jeszcze żadnej figi na sobie. A fig tree produces figs before it produces leaves. Drzewo figowe daje figi, zanim pojawiają się liście. So if it had leaves, it should have had figs. Jeżeli więc miało liście, to znaczy, że powinny pojawić się tam także owoce. In a sense, this fig tree was lying. To drzewo figowe okłamywało. And remember that Jesus is the one that created everything. Zobaczcie, Jezus jest stwórcą wszystkiego. He set down the rules of how trees work. On zdecydował o zasadach, na jakich mają funkcjonować drzewa. He made a fig tree to produce figs before it produces leaves. On tak sprawił, że drzewa figowe mają wydawać owoce, zanim pojawią się liście. This fig tree wasn't doing what Jesus created. A to drzewo figowe nie robiło tego, co należało czynić. It was a hypocrite. To drzewo było hipokrytą. It professed something that it didn't have. Udawało coś, czego nie miało. And so Jesus answered this fig tree. Jezus więc odpowiedział temu drzewu figowemu. And talked directly to it. I przemówił bezpośrednio do niego. And his words had power. Jego słowa mają moc.
And he uses this as an illustration for us. I on używa tego jako ilustracji dla nas. We can talk to things. Możemy przemawiać do różnych rzeczy. It works. To działa. When Jamie and I first started in the ministry, kiedy Jamie i ja zaczęliśmy naszą służbę, we were very poor. Byliśmy bardzo biedni. And my mother helped keep us alive. My mother helped keep us alive. Moja mama pomagała nam przeżyć jakoś. She didn't know it, but sometimes she was the only food we got. Ona nie wiedziała o tym, ale czasem jedzenie, które od niej otrzymywaliśmy, było jedynym jedzeniem, które mieliśmy. We would go see her and she'd feed us. Jechaliśmy się z nią zobaczyć, a ona nas karmiła. And that might be the only time we eat for days. I to był czasem jedyny raz, kiedy przez kilka dni jedliśmy. So I was wanting to bless my mother back. Chciałem więc błogosławić moją mamę. But I didn't have any money to give her. Nie miałem żadnych pieniędzy, żeby jej dać. So I would work around the house. Pracowałem więc i robiłem coś przy domu. And one day I was mowing her lawn. I pewnego dnia kosiłem jej trawnik. And she had 22 pecan trees in her yard. I ona miała 20 drzew orzechowych tam w swoim ogródku. Understand pecans? And we don't have them. I said nuts. All right, nut trees. Drzewa orzechowe. And the previous year, rok wcześniej, those trees had worms in them. Te drzewa miały na sobie robaki. That destroyed the nuts. Które zniszczyły wszystkie orzechy. And so she only collected about 50 pounds of nuts. Zebrała więc z tych wszystkich drzew około 25 kilogramów orzechów. But as I mowed her lawn, ale kiedy kosiłem jej trawnik, and I cut around each one of those trees, i kiedy kosiłem trawę wokół każdego z tych drzew, I spoke to every one of those trees. Przemawiałem do każdego drzewa. And I commanded them to be blessed. I rozkazałem im, by były błogosławione. And I spoke to all of those worms. I przemawiałem do wszystkich tych robali. And I commanded them to die. I rozkazałem im, aby wszystkie wyzdychały. And the next time we harvested those trees, i następnym razem, kiedy zbieraliśmy orzechy z tych drzew, they produced over 500 pounds of nuts. Zebraliśmy ponad 250 kilogramów orzechów. Over 10 times as much harvest. 10 razy więcej niż poprzednie plony. Because of the power of words. Ze względu na moc słów. It works. To działa. Some of you think I'm weird. Niektórzy z was powiadają, jesteś dziwakiem. Powiedzą, jesteś dziwakiem. But if you don't do this, I think you're weird. Ale jeżeli wy tego nie będziecie robić, to ja pomyślę o was, że jesteście dziwni. This is the way that faith works. W taki sposób działa wiara. You say what you want. Mówisz to, co chcesz powiedzieć. And the scripture says you will have whatsoever you say. I Słowo Boże powiada, że stanie się to, co mówisz. Some of you say, well, I don't believe this. Ktoś może powiedzieć, nie wierzę w to. But it works anyway. Ale to działa niezależnie od tego, czy wierzysz, czy nie. Whether you know it or not, bez względu na to, czy wiesz to, czy nie wiesz o tym, you are getting what you say. Otrzymujesz to, co wypowiadasz. If you complain about your situation, jeżeli narzekasz na swoją sytuację, and talk about how nothing ever works for you, i mówisz, że nic nie działa dla ciebie dobrze, you're getting exactly what you say. To otrzymujesz dokładnie to, co wypowiadasz. You are creating your circumstances with your words. Tworzysz twoje okoliczności poprzez twoje słowa. And if you say, I don't believe that, jeżeli mówisz, nie wierzę w to, I don't believe that'll work for me, i nie wierzę, że to działa dla mnie, you're right. Masz rację. It won't work for you because you said it. Nie zadziała to dla ciebie, ponieważ tak powiedziałeś. But this is how faith works. Ale w taki sposób funkcjonuje wiara. And if you would begin to use your words, jeżeli zaczniesz używać swoich słów, to speak faith instead of unbelief, żeby wypowiadać słowa wiary zamiast słów niewiary, and if you spoke directly to your problem, jeśli będziesz mówić bezpośrednio do twojego problemu,
then you would see these positive results. To zobaczysz pozytywne rezultaty. And here's another thing to learn from this example. Jest jeszcze jedna rzecz, której należy się nauczyć z tego przykładu. When Jesus spoke to this fig tree, kiedy Jezus powiedział coś do tego, powiedział te słowa do tego drzewa, the disciples didn't see an immediate change. Uczniowie nie zobaczyli natychmiastowej zmiany. It was the next day before the tree looked dead. Dopiero następnego dnia to drzewo było martwe. And some people might think, well, it didn't die until the next day. Ktoś może powiedzieć, no tak, nie obumarło to drzewo aż do następnego dnia. But in Matthew's account of this same story, ale ta sama historia jest opowiedziana w Ewangelii Mateusza. The scripture says it died immediately. Że tam w Mateusza Słowo Boże mówi, że to drzewo obumarło natychmiast. So how do you reconcile these two stories? W jaki sposób więc można połączyć w jedno te dwa różne sprawozdania? Matthew says it died immediately. Mateusz mówi, że ono obumarło natychmiast. Mark says it was the next day that they saw it. Ewangelia Marka powiada, że następnego dnia oni zobaczyli to drzewo martwe. Here's the answer. Tutaj jest odpowiedź. In Mark chapter 11, w Ewangelii Marka 11 rozdziale, it says in verse 20, w wierszu 20 jest powiedziane, that the disciples saw the fig tree was dried up from the roots. A przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. The answer is that the fig tree died in the roots first. Najpierw to drzewo umarło od korzeni. The moment that Jesus spoke, the fig tree was dead. W momencie, kiedy Jezus wypowiedział te słowa, drzewo figowe było martwe. But it took about 12 hours for that death to show up. Ale trzeba było 12 godzin, żeby ta śmierć całkowicie się tam pokazała. It's just like when you clip off a rose. To tak jak odcinasz różę. The moment you cut that rose off from the plant, it's dead. W momencie, kiedy odcinasz tę różę od krzaka, już jest martwa. But it takes a while for it to dry up and look dead. Ale trzeba trochę czasu, żeby ona uschła i żeby wyglądała na martwą. But the life is gone out of it the moment you cut it from its. Ale życie odeszło od tej róży w momencie, kiedy ją odciąłeś. The moment Jesus spoke, that fig tree was dead. W momencie, kiedy Jezus wypowiedział słowo, to drzewo figowe było martwe. But it took a little time for that to show up. Trzeba było jednak trochę czasu, żeby to się pokazało. So it's the same thing with your words. To samo dzieje się z twoimi słowami. If you speak to your body, jeżeli przemawiasz do swojego ciała and command a cancer to die, i rozkazujesz, żeby rak umarł, if you believe in your heart, jeżeli wierzysz w to w swoim sercu and don't doubt, i nie wątpisz, then at that exact moment the cancer is to dead. W tym dokładnie momencie rak umiera. But it may take a period of time. Może zajmie to jakiś czas. For your body to eject all of those cancer cells. Żeby twoje ciało odrzuciło te wszystkie rakowe komórki. And it may take a period of time. I może zajmie to jakiś czas. For your body to recover from the effects of cancer. Żeby twoje ciało odnowiło się od wszystkich efektów raka. But if you would believe in the power of your words. Ale jeżeli uwierzyłeś w moc twoich słów. You could speak and things would happen. To możesz przemawiać i rzeczy będą się działy. This is used many places in the Bible. To jest pokazane w wielu miejscach w Biblii. In Ezekiel chapter 37. W Ezechiela 37 rozdziale. Ezekiel prophesied to these dead bones. Ezechiel prorokował do tych martwych kości. And as he spoke, all of these bones came together. I kiedy on przemawiał, wszystkie te kości zeszły się razem. And then the Lord told him to command breath to come into them. A potem Pan powiedział Ezechielowi, żeby rozkazał, by życie wstąpiło. And flesh to come up upon the bones. Żeby ciało pojawiło się na tych kościach. The Lord told Ezekiel to speak those things. Pan powiedział, żeby Ezechiel wypowiadał te rzeczy. He created all of those things by his words. Żeby tworzył te wszystkie rzeczy przez swoje słowa. So you can speak and things will obey you. Możesz więc wypowiadać słowa i one będą tobie posłuszne. Everything physical that we see, wszystko co jest fizyczne, co widzimy, was created by words. Było stworzone przez słowo.
Genesis chapter 1 says. Pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział powiada. That God spoke everything into existence. Że Bóg wypowiedział słowo i wszystko zaistniało. He said, "Let there be light." Powiedział, niech stanie się światło. And there was light. I pojawiło się światło. He created animals by words. On stworzył zwierzęta poprzez swoje słowo. He created trees and plants by words. Drzewa i krzewy, rośliny przez swoje słowo stworzył. He created you and me by words. Ciebie i mnie stworzył mocą swojego słowa. Words are the creative force. Słowa są twórczą siłą. Everything that you see will respond to words. Wszystko co widzisz odpowie na twoje słowa. But most people don't understand that. Większość ludzi jednak tego nie rozumie. They think that most of their words don't produce good or bad. Myślą, że większość słów, które wypowiadają, ani dobra, ani zła nie tworzą. And so they say all kinds of things that are wrong. Wypowiadają więc różnego rodzaju słowa, które są niewłaściwe. But if you're going to be strong in faith, jeśli jednak chcesz mieć mocną wiarę, you're going to have to get to where you control your words. To musisz zacząć kontrolować twoje słowa. And you never speak anything negative. I nigdy nie możesz wypowiadać rzeczy negatywnych. And you only use your tongue to release life. I języka używaj jedynie po to, by uwalniać życie. That's essential for victorious living. To jest esencją zwycięskiego życia. We have one of our Bible college students. Mamy studenta szkoły biblijnej. That heard teaching on this. I jej nauczanie na ten temat. And he was struggling financially. To był student. On słyszał nauczanie na ten temat, a w tym czasie miał problemy finansowe. And he needed a financial miracle. Potrzebował finansowego cudu. And all he was getting in the mail was bills. Wszystko, co otrzymywał pocztą, to były rachunki. So here's what he did. Co zrobił więc? He went out to his mailbox. Poszedł do swojej skrzynki pocztowej. And he had his wife stand there and guard him. I miał tam swoją żonę, która stała obok niego i pilnowała go. So that if anybody came by, they wouldn't think he was crazy. Żeby ktoś, kto by przechodził, żeby nie pomyślał sobie, że rąbnięty jest. And he got down on his knees. Ukląkł na kolana. And he spoke to his mailbox. I zaczął przemawiać do skrzynki pocztowej. And he commanded that mailbox to quit sending him bills. I powiedział tak: ja rozkazuję ci, skrzynko, żebyś przestała przyjmować rachunki. He says, I need money. Ja potrzebuję pieniędzy. And the very next day, następnego dnia, he received a check totally unexpected. Otrzymał zupełnie nieoczekiwanie czek for $10,000. Na 10 tysięcy dolarów. It was a miracle. To był cud. And it happened because of his words. I to się stało po jego słowach. I know some of you think that doesn't work. Wiem, że ktoś może powiedzieć, to nie działa. And that's the reason it doesn't work for you. To jest powód, dla którego to nie działa w twoim życiu. You have to say it with your mouth and believe it in your heart. Musisz wypowiedzieć to swoimi ustami i uwierzyć w swoim sercu. If there isn't faith in your heart, it won't work. Jeżeli nie ma wiary w twoim sercu, nie zadziała to. But if there is faith in your heart, ale jeżeli jest wiara w twoim sercu, then your words can create things. To twoje słowa mogą tworzyć rzeczywistość. You know, I don't know all of these details. Ja nie wiem wszystkiego na temat szczegółów. But Marek told me a little bit about this church. Ale Marek powiedział mi trochę na temat tego kościoła. And he showed me where your old church building used to be. Pokazał mi, gdzie był wasz stary budynek. And I can guarantee you, i mogę wam zagwarantować, that somewhere Marek spoke his faith. Że gdzieś w jakiejś sytuacji Marek wypowiadał słowa wiary. And he spoke what God put in his heart. I że wypowiadał słowa, które Bóg złożył w jego sercu. And God used those words to create this. I Bóg wypowiedział, użył tych słów, żeby tworzyć rzeczywistość. I believe that. Ja wierzę w to. And yes, I know you needed money. Tak, wiem, że potrzebowaliście pieniędzy. And I know that God did many other things. Ja wiem, że Bóg uczynił tyle różnych rzeczy. But it all began by speaking your faith. Ale wszystko zaczęło się od tego, że wypowiadaliście słowa wiary. As a matter of fact, prawdę mówiąc,
I remember part of Mark's testimony about this. Ja pamiętam część świadectwa Marka na temat tego. That he waited years to say what God had put in his heart. Że on czekał lata na to, żeby wypowiedzieć to, co Bóg przemówił mu w jego sercu. But when he finally started speaking his vision. Ale kiedy w końcu zaczął wypowiadać swoją wizję. It was a very short period of time. W krótkim czasie. Until this building came to be. Pojawił się ten budynek. And it's because of the power of words. To jest z powodu mocy słów. You have to speak your vision. Musisz wypowiadać to, co widzisz w swoim sercu. In the United States, we got a new building. W Stanach Zjednoczonych mamy nowy budynek. And it was just an empty warehouse. To był przemysłowy budynek, który stał pusty przez jakiś czas. And we spent all of the money we had to buy the building. I wydaliśmy wszystkie pieniądze, które mieliśmy, żeby kupić ten budynek. And we had no money to remodel it. Nie mieliśmy żadnych pieniędzy, żeby przystosować ten budynek. And yet it was critical that we finish this space. I było bardzo ważne dla nas to, wręcz krytyczne, żeby to miejsce zagospodarować. We have a Bible school with hundreds of students in it. Mamy szkołę biblijną i tam są setki studentów. And we had many staff that had no place to work. I mamy też wielu nauczycieli, którzy nie mieli gdzie pracować. And so what I did was take our plans. Co zrobiłem? Wziąłem nasze plany. And I put tape on the floor. I taśmę przyklejałem do podłogi, where all of the doors and the walls were supposed to be. Gdzie miały być wszystkie drzwi i wszystkie ściany. And I spent hundreds of hours. Ja spędziłem tam setki godzin. Walking through that building. Chodząc po tym budynku. Walking around that tape on the floor. Chodząc pomiędzy tymi taśmami na podłodze. Acting like the walls were already there. Zachowując się tak, jakby były tam ściany. I would open the door and walk through it. Otwierałem sobie drzwi i wchodziłem przez te drzwi. And I prophesied to those walls. I prorokowałem do tych ścian. And I commanded sheetrock to come. I rozkazywałem, żeby pojawiały się te płyty kartonowo-gipsowe. O. And I commanded the carpet to be on the floor. I rozkazywałem, żeby pojawił się dywan czy wykładzina na podłodze. And I talked to that building. I przemawiałem do tego budynku. I actually put buckets on the floor. I na podłodze kładłem wiadra. And put wood across the buckets. Na tych wiadrach kładłem drewno. And I stood on top of them. I stawałem na szczycie tego. Just like it was a stage. Tak jakby tam była scena jakaś. And I preached to people that weren't there. I głosiłem do ludzi, których tam nie było. And some of you think that's strange. Ktoś sobie pomyśli, ale dziwne. But did you know in one year. Ale w ciągu jednego roku. We had $3.2 million come in to pay for that. Zebraliśmy 3,200,000 dolarów, żeby zapłacić za całą robotę tam. It was an absolute miracle. To był niesamowity cud. We more than doubled our income because I talked to things. W tym czasie podwoiliśmy nasze dochody. And I know some of you think it can't be this simple. Ktoś pomyśli sobie, to nie może być aż takie proste. But this is what Jesus is teaching. Ale tego naucza tutaj Jezus. He says you will have whatever you say. Jezus powiada, będziesz miał to, co wypowiadasz. Most of us are just saying what we have. Większość z nas mówi o tym, co już mamy. But you can get to where you have what you say. Ale nie możesz dostać się I'm lost again. Does that not translate? Oh, it does. It just say it again. I'll do. All right. We need to learn to speak our faith. My musimy nauczyć się wypowiadać słowa naszej wiary. And here's another great truth about words. Jest jeszcze jedna wielka prawda dotycząca naszych słów. Not only are life and death in your words. Nie tylko życie i śmierć jest w twoich ustach. But every word that you hear has either life or death. Ale każde słowo, które słyszysz, ma w sobie potencjał życia albo śmierci. That means everything that everyone else says to you.
To znaczy, że inni ludzie coś do ciebie wypowiadają. Is either going to release life or death. Uwolni albo życie, albo śmierć. You not only have to control your words, nie tylko musisz kontrolować swoje własne słowa, but you have to control the words you listen to. Ale musisz kontrolować słowa, których słuchasz. If you listen to music that is griping and complaining, jeżeli słuchasz muzyki, która daje ci przekaz narzekania, and just singing about how terrible life is, i śpiewasz sobie razem z tą piosenką, jakie okropne jest to życie, that releases death into you. To uwalnia śmierć do ciebie. If you listen to news that is all about the problems, jeżeli usłuchasz wiadomości, które przekazują ci tylko problemy, that will release death into you. To będzie to uwalniało w tobie śmierć. The news doesn't talk about good things. Wiadomości nie mówią o dobrych rzeczach. They don't tell you about all of the planes that land safely. Nie mówią ci o tym, że mnóstwo samolotów wylądowało szczęśliwie na lotnisku. They only tell you about the planes that crash and kill people. One mówią wyłącznie o samolotach, które się rozbiły i pozabijały ludzi. All they do is report the negative things. Wszystko, co one robią, to przekazują ci złe, negatywne wiadomości. They don't tell you about the people that are happy. Nie mówią wiadomości o ludziach, którzy są szczęśliwi. They talk about tragedy. One raczej mówią o tragediach. They don't report on how many people are healthy. Nie mówią o tym, ilu ludzi jest zdrowych. They tell you about all of the epidemics. Mówią raczej o wszystkich epidemiach. The news is just speaking death. Wiadomości najczęściej przekazują ci śmierć. And the words that come through the news produce death in you. I te wszystkie słowa, które są przekazywane przez wiadomości, produkują w tobie śmierć. It'll make you sad and negative. Sprawią, że będziesz smutny i że będziesz mieć negatywne odczucia. You're gonna have to quit listening to negative words. Musisz przestać słuchać negatywnych słów. You can ask my wife about this. Możecie zapytać moją żonę o to. When we're in the car, kiedy jesteśmy w samochodzie, and they say something like it's flu season, i mówią coś, że oto nadszedł sezon grypy. Have you got your flu shot yet? Czy już zaszczepiłeś się przeciwko grypie? I'll talk right back to the radio. To ja natychmiast do tego radia odpowiadam. And I'll say there is no flu season for me. I mówię, nie ma żadnego sezonu na grypę we mnie. I'm not gonna get sick. Nie będę chory. I don't believe in being sick. Nie wierzę w to, że mam być chory. I haven't been to a doctor in 36 years. Nie byłem u lekarza przez 36 lat. I don't take medicine. Nie biorę lekarstw. I don't get sick. Nie choruję. I've seen supernatural healing in my body. W moim ciele widziałem nadprzyrodzone uzdrowienia. Some of you say, I don't believe that. Niektórzy powiedzą, nie wierzę w to. That's the reason you're sick. Dlatego jesteś chory. You may think I'm strange, but it works. Może sobie pomyślisz, że jestem dziwakiem, ale to działa. Until you get better results than I do, jeśli nie będziesz uzyskiwać lepszych rezultatów ode mnie, maybe you better consider changing and becoming like me. To rozważ, czy nie warto byłoby uwierzyć w to, co ja mam, czego ja doświadczam. I've spoken to broken bones in my body. W moim ciele przemawiałem już do złamanych kości. And I've been instantly healed without going to a doctor. I byłem natychmiast uzdrowiony bez pójścia do lekarza. I've seen God heal my eyes. Bóg uzdrowił moje oczy. I used to have to wear glasses. Chodziłem w okularach kiedyś. I've had all kinds of miracles happen. Tyle cudów widziałem w swoim życiu. We've seen blind eyes open. Widziałem oczy ludzi ślepych, które się otwierały. We've seen deaf ears open. Widziałem ludzi, których uszy się otwierały, byli głusi. I've seen three people raised from the dead. Widziałem trzy osoby wzbudzone z martwych. And this is how it works. I w taki sposób to działa. You believe that God has already done it. Wierzysz, że Bóg już to dokonał. That God has already put this power on the inside of you. Że Bóg włożył w ciebie już tę moc. And then you speak to whatever your problem is. A potem przemawiasz do wszystkiego, cokolwiek jest twoim problemem. And you command these things to obey you. I rozkazujesz tym wszystkim rzeczom, by były tobie posłuszne. And they do. I one są posłuszne. It works. To działa. I challenge you to try it. Ja wzywam was, żebyście wypróbowali to.
But you have to believe. Ale musisz wierzyć. If you will do this and believe in your heart, jeżeli powiesz to i uwierzysz w swoim sercu, you'll start seeing miracles. Zaczniesz oglądać cuda. It works. To działa. Amen. Amen. Praise God. Chwała Bogu. Good word. Dobre Boże słowo. This will change your life if you'll follow it. To zmieni twoje życie, jeśli za tym pójdziesz. But let me say that it's not going to happen quickly. Ale chcę powiedzieć, to się nie wydarzy szybko. It takes a while to change the way you believe. Zajmie to trochę czasu, by zmienić sposób twojego wierzenia. And when you first do this, you may have some unbelief. I kiedy zaczniesz to robić, to niewiara będzie cię atakowała. But you will start seeing results. Ale w pewnym momencie zaczniesz oglądać rezultaty. And every time you see the power of God manifest, za każdym razem, kiedy zobaczysz manifestującą się Bożą moc, you'll become a little more confident in what you're doing. Będziesz miał trochę więcej zaufania w to, co wypowiadasz. You'll have more faith and less doubt. Będziesz mieć więcej wiary, mniej niewiary, mniej wątpliwości. And as you continue to do it, you'll get strong. I kiedy będziesz kontynuował trwanie w tym, będziesz się umacniać. And you'll start seeing great miracles happen. I zaczniesz oglądać wielkie cuda. Amen. Amen.